Ostatnie sekundy, wytrzymaj, wytrzymaj, wytrzymaj. Dobra. Stop. Super. Oglądaliście kiedyś Rockiego? Na pewno tak. A graliście może kiedyś w gry bokserskie? Część z was, która posiada konsolę, z pewnością. Jestem natomiast głęboko przekonany, że gry bokserskie nigdy w swoim nędznym życiu nie widzieli twórcy Heavyweight Thunder, Roundhouse Entertainment. Ba, jestem święcie przekonany, że te patałachy nawet gry komputerowej na oczy nie widzieli. Kiedy w 2005 roku użytkownicy konsol zagrywali się w świetną serię Fight Night, na blaszaki wyszło coś, co spowodowało obrzydzenie wszystkim graczom pięknego sportu, jakim jest boks. Gra, która według twórców prawdopodobnie mocno różni się od gier, do jakich przywykłeś. No kurwa, trafili w samo sedno. Na starcie wita nas ekran powitalny z jednym jedynym kawałkiem z wokalem w grze. Puszczany jest on za każdym razem po odpaleniu i już na starcie doprowadza nas do kurwicy potężnego rodzaju. Do wyboru mamy trening, który nie jest treningiem, a jebaną rozpiską, jak wyprowadzać ciosy, mistrzostwo, pojedyncze zawody itd. Generalnie nie ma co zaprzątać sobie głowy trybami pobocznymi, bo nudzą się po kilku minutach. Czyli generalnie o kilka minut później niż sam tryb główny. Co ciekawe, w menu głównym możemy stworzyć własnego boksera, chociaż ciężko to nazwać tworzeniem. Wybieramy jeden z kilku dostępnych modeli, nazywamy go po swojemu i możemy go ubrać w jedną z dwóch koszulek czy spodenek. No kurwa, wybór w chuj. Cała gra to jedna wielka bieda zrobiona tylko po to, żeby wyłudzić hajsy od miłośników boksu. Roundhouse Entertainment jest przy tym tak bezczelne, że na pudełku śmiało zawrzeć stwierdzenie, iż gracz otrzymuje właściwie 5 gier w jednej. Do tak kretyńskiego wniosku banda śmieciarzy odpowiedzialnych za to badziewie doszła zapewne dlatego, że w trybie kariery umieścili możliwość zakupu różnych rzeczy czy innych dupereli, ale o tym później. Zajmijmy się tym, co powinno być najważniejsze w grze bokserskiej, a więc zbieraniem w pierdolu. I nie, nie chciałem powiedzieć walce, bo w tej grze nie walczymy. Heavyweight Thunder można śmiało nazwać symulatorem zbierania w pierdolu, bo w pierdol dostajemy tu od każdego bez względu na to, co robimy. Pierwsze spotkanie uświadomiło w moim ograniczonym mózgu dwie rzeczy. Po pierwsze, co tu kurwa robi Rich Forrester z mody na sukces? Po drugie, dlaczego kurwa moja postać nie ma źrenic? Co to jest? Jakiś The Ring? A może Terminator? A może po prostu nasza postać na starcie jest ślepa i trzeba wytrenować jej wzrok? No ja się pytam, o chuj tu jasny chodzi? Runda pierwsza. Stary chuj. Pierwsze podejście do walki to od razu strzał z poconymi jajami po twarzy. Oto dostajemy w pierdol od jakiegoś starego dziada, z którym nikt nie przegrywa i traktowany jest jak worek treningowy, co sugeruje zresztą sama gra. I faktycznie, na początku okładamy wesołego staruszka seriami ciosów, jednak nasz macho po pierwszej rundzie nie wyrabia i wyłapuje soczysty w pierdol od pociesznego paralityka Voxa. I pewnie myślicie sobie, no dobra, po prostu jesteś słaba pizda i nie potrafisz pierwszej walki wygrać. Potem będzie lepiej. No super, ja też tak myślałem na początku, ale gra zdecydowała inaczej. Poza tym leniwym kutasom z Roundhouse Entertainment nie chciało się nawet zrobić postaci sędziego. I na koniec walki jesteśmy raczeni widokiem dwóch pojebów czekających na werdykt w obecności kilku innych idiotów, którym chciało się oglądać to z dupy do papy widowisko. Runda druga. Suka bliacz. Następny w kolejce jest jakiś Rusek, niejaki Dozer Mullins. Ziomek oczywiście również spuszcza nam soczysty łomot, chociaż tym razem już w pierwszej rundzie. Zastanawiacie się zapewne, jaki musi być ze mnie leszcz, żeby nie przejść nawet pierwszych dwóch przeciwników. Zapewne przyznałbym wam rację, gdyby nie kompletnie spierdolone sterowanie, które uniemożliwia cokolwiek. Otóż wszystkie ciosy wyprowadza się myszką, machając nią chuj wie gdzie i po co. Realistyczny w zamyśle pomysł oczywiście jest gwoździem do trumny i tak sztywnego gameplayu, bo nic tu nie działa tak jak powinno. Wszystkie walki wyglądają zresztą dokładnie tak samo. Przypakowane kloce drewna nakurwiają się łapami jak dziewczynki, a potem ganiają się po tym ringu niczym hardkorowy koksu z ozdobą na MMA. To znaczy ja uciekam, bo po kilkunastu walkach w tym jebanym gównie dalej nie potrafię pokonać choćby pierwszego boksera. No szkurwa!
Runda trzecia. Zagubiona kondycja. Twórcy tej końskiej spierdoliny chcieli być wierni realiom boksu, zatem zaimplementowali w swoim tworze system zmęczenia. Tylko kurwa znowu im coś nie pykło. Wiecie, co zrobi nasz Herkules, kiedy się męczy? W zasadzie nawet wróżbita Maciej wam tego nie wytłumaczy, co ten koleś odwala. Otóż nasz Herkules po każdym oddanym ciosie schyla swoje ciężkie dupsko ku podłożu. Co on, kurwa, ryż zbiera? A może kusi swoim włochatym odbytem samego Ridge'a Forestera? No cóż, takie anomalie Ridge przerabiał już w swoim życiu niejednokrotnie. Przyznajcie się, brakowało wam tego typu filmów. Runda czwarta. Walka z wiatrakami. Gra nie daje nam najmniejszej szansy na zwycięstwo. Nawet teoretycznie najłatwiejszy patałach po spuszczonym w pierdolu i zwleczeniu swojego wielkiego cielska na matę, tuż po dźwignięciu się na nogi wpada w jakiś tryb berserkera i wyprowadza dziesiątki ciosów w naszym kierunku. Nie ma chuja we wsi, żeby od tego uciec. Przeciwnik tuż po padnięciu na matę powstaje niczym Feniks z popiołów i napierdala cię z boską siłą do utraty chówdu. Runda piąta. 5 gier w jednej. Po ciężkim życiu popychadła nasza lebiega może sobie zaplanować wakacje, czy pójść do sklepu i... Uwaga! Kupić sobie tak wartościowe rzeczy jak pierwsze koło, żyrafę, psa, ptaka Dodo, drogą biżuterię, bardzo drogą biżuterię. Kurwa, nawet sobie można kupić fanów, których podzielono na kategorie oddanych, dziwnych, chujowych i tak dalej. Heavy Kupa umożliwia nam też podróż do kasyna, gdzie możemy wydać ciężko zarobione w pierdolem pieniądze. Niestety ten element również spierdolono po całości, ponieważ przy każdej z gier słychać taką kakafonię dla uszu, że mózg wypływa całą dupą. No posłuchajcie. Ach, możemy jeszcze obstawiać walki, ale jest to tak nudne, długie i powolne, że już po pierwszym razie miałem ochotę wyrwać sobie jaja. Runda szósta. Przegryw. W Heavyweight Thunder zawsze jesteś przegrany. Wygrałeś właśnie rundę klepiąc przeciwnika? Nie szkodzi. I tak w kolejnej dostaniesz mniej życia. Wytarłeś przeciwnikiem podłogę i padł na deski? Również wstając ma więcej życia i energii. Dostałeś gonga i teraz to ty wstajesz? Chuja! Też masz mniej życia. Ta gra to jedno wielkie oszustwo. Cały czas jesteśmy robieni w przysłowiowego chuja i możemy tylko patrzeć na kolejne porażki. Co do grafiki i muzyki, nie ma co się pastwić. W menu głównym występuje jeden jedyny kawałek, który pojawia się zawsze przy załączeniu tego ścierwa, natomiast same sample z gry nie przeszkadzają aż tak bardzo. Grafika również nie jest najgorsza. No, to znaczy jak na 2005 rok oczywiście, choć już wtedy rozbrajały koślawe animacje i komicznie przypakowane komiksowe sylwetki bokserów. No dobra, słuchajcie, pokurwowałem trochę, poprzeklinałem, poznęcałem się przede wszystkim nad tą grą. A co jeszcze chciałbym warto zauważyć, co jeszcze chciałbym dodać do Heavyweight Thunder? No jak widzicie, pudełko, choć jest kiczowate, to jest grube, jest sprawia solidne wrażenie. Z tyłu zresztą również ciekawie wygląda, zachęca do zakupu, tak? W środku, o dziwo, jak na krapa, mamy instrukcję, mamy płytę, która również jest całkiem spoko wytłoczona. Ten sam w zasadzie gostek tutaj, co tu jest na tym pudełku. Instrukcja wprawdzie jest drukowana no, na papierze toaletowym, no ale jest, ma tam 20 kilka stron, po prostu jest, tak? No i mówię, no wszystko to zachęca, dodatkowo jeszcze w dniu premiery ta gra kosztowała w różnych hipermarketach, no nie oszukujmy się, ta gra miała premierę w różnych takich Auchan, jakiś Tesco i tak dalej i ona kosztowała 20 zł, a więc w zasadzie wszystko to się skupiało ku temu, żeby tą grę kupić, tak? Gier bokserskich na peceta było może 3 w historii peceta. No i ona była jedną z tych trzech gier. To raz. Dwa, że była ładnie wydana. Całkiem spoko wygląda ten gostek tutaj na pudełku. A trzy, że była tania, więc no... Wszystko się skłaniało ku temu, żeby kupić sobie grę bokserską. I wcale nie musiał to być krab. No, bo się kurwa okazało, że jednak był. Tak czy inaczej, ode mnie to jest wszystko. Zapraszam do następnych odcinków. Wiem, że trochę ich się mniej ostatnio pojawia, ale taki jeden krab naprawdę długo zajmuje, więc bądźcie po prostu wyrozumiali. To tyle ode mnie. Do następnego odcinka. Na razie. Show you the true love.